Te osoby, które trochę bliżej rozmawiali z moją rodziną, to wiedzą, że przyjechaliśmy z Gdyni i młodzieżówka tego kościołu, który jest w Gdyni, w którym byliśmy, zrobiła obóz. Właściwie to jest w ogóle obóz, który jest po całej Polsce, ale chcę opowiedzieć akurat o tym, który będzie w Oświecu. Oświece? Oświece. Tak naprawdę nie wiem, jak to tak poprawnie powiedzieć. I to jest English Camp, to jest taki obóz, w który przyjeżdżają osoby z Ameryki, znaczy ze Stanów Zjednoczonych, chyba tak. No. I ogólnie to teraz są takie czasy, że i myślę, że nie tylko u mojej rodziny nie ma takich za bardzo możliwości finansowych na różne rzeczy i powiem, że ten obóz dość drogi akurat dla naszej rodziny był i nie spodziewałam się ze swoją siostrą, że w ogóle możemy tam pojechać, bo rok temu mogliśmy, bo to nie było aż taki koszt. I w tym roku po prostu nawet już zapomnieliśmy o tym obozie, takie okej, no dobra, w tym roku już nie. Czyli może Bóg tak chce. Ale jakiś czas temu dzwonią do nas osoby, których znaliśmy z naszej młodzieżówki i mówią, że znaleźliśmy sponsorów dla was, że to jest, nie znalazł się sponsor dla was, on jest ze Stanów Zjednoczonych i że znaleźliśmy dla ciebie i dla twojej siostry pieniądze, żebyś mogła pojechać na ten English Camp. I powiem, że akurat dla mnie to było takim mocnym świadectwem, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, tylko że po prostu takie pieniądze, które nie mogliśmy my spłacić, znalazła się osoba i po prostu, nie wiem, powiem, że jestem bardzo szczęśliwa, dlatego że jeszcze rok temu nawróciłam się na tym obozie, na English Campie i bardzo mi się tam spodobało i bardzo chciałam w tym roku pojechać i już tak byłam tak smutna, że nie będę mogła i kiedy się dowiedziałam, że w końcu uda się, to naprawdę byłam bardzo wdzięczna Bogu za tą możliwość i bardzo szczęśliwa, że Bóg dał mi taką szansę i nadal bardzo dziękuję. Też osoby, które zapamiętają może to świadectwo, to módlcie się o osoby, które będą na tym obozie, bo prawdopodobnie będzie bardzo dużo niewierzących osób, które jeszcze nie znają Boga, więc módlcie się o ich nawrócenie i dziękuję.